Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten taki pochmurny, mrzysty dzień. Wybrałam się do lasu sama, bez Edzia. Smuteczek. Niestety musiał zostać dzisiaj w domu, bo jest dzień wydawania jajek i ktoś musi pilnować tego interesu. No i mówi, to ja zostanę wydawać jajka. No i może coś znajdę. Mam nadzieję, że po ostatnim razie, po tak owocnym razie, ten koszyczek będzie pełny. A może chociaż w połowie. Zobaczymy. I już na samym początku wita mnie taka piękność. Dopiero co weszłam i jest. Piękniutki, zdrowiutki, bialutki pod spodem, łepek ślicznie wybarwiony na brązowo. No i teraz zobaczymy, będzie kolejny, czy to tylko taka podpucha. A, jest i drugi! Jest drugi! Ale radość! Z reguły to mieliśmy tak, że jak znaleźliśmy na samym początku jednego, to potem taka posucha, że wiecie co, już można było do domu się zawijać. Są dwa. Mam nadzieję, że to nie jest tylko taka podpucha na samym początku. Chyba podpucha nie była, bo jest kolejny piękny prawdziweczek, a obok niego, tuż nieopodal, piękny czerwony muchomor, kropkowany w białe plameczki, Amanita muscaria. Niesamowicie cenny lek, można z niego zrobić, ale tutaj trzeba to umieć wykonać. Jeżeli ktoś nie potrafi, nie ma na ten temat wiedzy, to nie radzę, bo można osiągnąć całkiem odwrotny skutek od żądanego. Daleko nie musiałam się rozglądać. Tam jest piękna amanitka. Był prawdziwek, jest i drugi. A w sumie piąty dnia dzisiejszego. Niektóre są tak poobjadane przy u nasady nóżki ogonka, że nie idzie ich wykręcić. To zostawiam to. Chodzę tutaj praktycznie z nosem przy ziemi, bo dzisiaj jest taki dzień, taka aura, że wszystko się zlewa z otoczeniem, z tymi liśćmi i naprawdę ich nie widać. O, tutaj jest kolejny maluszek. Nazbierałam w międzyczasie już tyle. Mam ich w koszyczku sporo i czeszę tutaj ten teren metr po metrze, dokładnie po malutku, bo przeoczyć jest je bardzo łatwo. No i człowiek jak znajdzie już tych kilka sztuk, kilkanaście, jest tak podekscytowany szukaniem tych prawdziwków, że każdy liść, każda gałązka jest potencjalnym prawdziwkiem. Przed sobą mam kolejnego przepięknego, ten już jest większy, taki bardziej okazały, ale miałam już kilka razy taką sytuację, że widziałam uniesione liście bądź liścia tak ułożonego, że wyglądał z daleka jak prawdziwek. Pędzę do niego, serce mi kurczę bije i tutaj nieważne, czy się znajdzie jednego, czy 30, to za każdym razem, jak się widzi kolejnego, to serduszko przyspiesza na jego widok i pędzę, pędzę, pędzę i na pędzeniu się skończyło. Opowieści z mchu i paproci, w których to wyłania się kolejna główka. Jeszcze nie wiemy czego,
ale grzyba. Auć, jeżyny, jeżyny. To, co lubię najbardziej przy zbieraniu grzybków. Kozaczek. Koźlarz. Brązowy. Nóżka jest chudsza jak u prawdziwka. Taka delikatnie nakrapiana w czarne kropeczki. Pod spodem aksamit. Aromatyczny grzyb, zwłaszcza po ususzeniu. I bardzo dobry jest z nich sosik. Tutaj był prawdopodobnie jakiś gołąbek. Coś go objadło. A tutaj jest kolejny koźlarz. O, jest i jeszcze jeden. Tam dalej. Ekscytacja ekscytacją, ale zobaczcie, co teraz mi się trafiło. Dwie ślicznotki. Obok jest trzecia. A na dokładkę tutaj są kolejne. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I jest szósty. Ile z nich będzie całych, zdrowych? Nie wiem. Kochani, ja chyba znalazłam się w raju. Oczywiście w raju prawdziwkowym. Minęło pół godziny i zobaczcie, mam już kosz prawdziwków. Tamta gromadka na pierwszy rzut oka wygląda, że jest zdrowa, ale to ocenię sobie w domu, jak dokładnie się im przyjrzę na spokojnie. Teraz weszłam w taki młodnik dębowy. Krzaki, chaszcze i prawdziwków jest tutaj naprawdę dużo. Rosną one jeden koło drugiego. Są większe, nie są takie już małe. I już mi się do koszyka nie mieszczą. Tu jest kolejny. I tutaj jest. I tu są kolejne. Piękne. I tu. Wypełzłam. Wręcz, powiem wam, wyczołgałam się z tych krzaczorów. Rozczochrana, czerwona, zgrzana, bo wręcz czołgałam się tam pomiędzy tymi chaszczami. Ale jestem szczęśliwa. Zobaczcie. Chyba każdy grzybiarz o czymś takim marzy. Do tej pory oglądałam tylko na filmikach. Na Facebooku, na YouTubie i powiem wam, że trafiało mnie równo. Ciśnienie mi się podnosiło, gul mi tutaj tak skakał, aż się żyłki napinały. Chyba wiecie, o czym mówię, bo pewnie teraz wielu z was to samo uczucie ma, patrząc na te moje prawdziwki. Ale takie uczucie miałam i rzeczywiście wzbudzała się we mnie zazdrość w sensie pozytywnym, ale no chyba każdy zapaleniec grzybów tak ma, że jak zobaczy drugiego grzybiarza z takim koszem prawdziwków zwłaszcza, oj, to tutaj mu ciśnienie ostro skacze i po prostu zazdrości. No to jest takie uczucie, które naturalnie się w grzybofilach, w grzybopasjonatach, nie wiem jak to nazwać, odzywa i we mnie też się odzywało. I
powiedziałam, że znalazłam się w raju. Jeżeli tak wygląda raj, to wiecie co? Ja już dzisiaj w nim mogę być i nie wychodzić z tego raju. Cieszę się jak dziecko. Koszyk zaniosłam do samochodu, wzięłam drugi, no i mam kolejny. Jeden, drugi, trzeci i tutaj jest czwarty. Piąty i szósty i jeszcze jeden. A zobaczcie, jaka tutaj jest piękność. Ale cudny. Nawet taki drugi malutki jest. I jest jeszcze jeden. A ten już przewrócony. Przed chwileczką naszła chmura. Ni z gruszki, ni z pietruszki zaczęło padać. Wszystko jest mokre. Kapie tutaj z tych drzew. Ja też już jestem mokra i tak pomału wracam do samochodu. W koszyczku kilka sztuk jest i są jeszcze dwa. I już się teraz błyszczą, już są wilgotne. Ale też ładne. Dużo tego deszczu nie ma, pokropi. I to tak, jak to zawsze my mówimy. O, jest jeszcze jeden. Jak to my mówimy, ani deszczu, ani pogody. Jeszcze jeden ładny. Jest prawdziwków dosyć sporo. Jak się trafi na las, to można nazbierać. Rosną w kupie po kilka sztuk. Zbiera się je praktycznie jak pod grzybki. Takie zbieranie to chyba każdy lubi. O, jeszcze jeden jest. Nie, to kozaczek. Ale też bierzemy. Kapie wszędzie mokro. Wyszłam z chaszczorów, jak widzicie, rozczochrana, mokra i se bym usiadła tutaj na tym miękkim mchu. Se bym usiadła, ale se nie usiądę, bo jest mokro. Kapie, popadało dosyć solidnie. Tutaj z tych dużych drzew to jeszcze pół biedy, bo tylko kapie. Ale tam w tym młodniku to nie fajnie się już chodzi. Gdzie się tylko człowiek dotknie, to od razu, kurczę, jakby z konewki poleciało. No i już nie jest przyjemnie tam chodzić. Także jadę do domu. Pamiętam, jak gul mi skakał, jak inni zbierali i wstawiali takie piękne zbiory, a dzisiaj mam i ja. Zadzwoniłam już do domu, do Edzia, no i taką czułam nutkę żalu, że nie pojechał na początku. Śmiałam się, mówiłam, że został pilnować jajek, no ale niestety Edziu wczoraj miał taki mały wypadek w gospodarstwie. Potknął się, gdzieś mu noga uciekła i wpadł na tura tutaj. Rozbił sobie całą powiekę. Szczęście, powiem Wam, że nie poszło w gałkę oczną, bo mogło dojść do tragedii. Nerwy były, strach był ogromny i stres i tak dzisiaj musiałam trochę iść to odstresować się, odreagować, bo oj, powiem Wam, że no, o mały włos i mogło być nieszczęście i tak dzisiaj no, nie pojechał do lasu, bo wszystko go boli, narywa i jak tylko schyla się, no to wiadomo, że to pulsuje, no i został, powiedzmy, pilnować jajek.
Ja nazbierałam prawdziwków, jadę, Edziu już mi tam szykuje lemoniatkę, co bym, wiecie, katarku zaraz nie dostała, żeby mnie jakieś grypsko nie chyciło, żebym mogła tutaj dalej przyjeżdżać i zbierać te piękne prawdziweczki, bo dopiero by mnie trafiło, jak ja bym musiała siedzieć pod kocykiem, a inni zbieraliby to, co ja bym mogła pozbierać. Oj, 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 to by było ciężko, nie powiem wam, co by mnie trafiło. Kończę na dzisiaj. Zadowolona, szczęśliwa, zmoknięta, jadę do domu, a wam, kochani, życzę takich samych, a nawet i 3 razy większych zbiorów, żeby każde wasze wyjście do lasu było owocne w piękne grzyby, a jeżeli nie ma grzybów, to żeby było owocne w piękne doznania z przyrodą, obcowanie z tą przyrodą, żebyście zaznali takiego relaksu, wyciszenia, ukojenia swoich zmysłów, swoich skołatanych po ciężkim dniu nerwów. Tego wam, kochani, wszystkim życzę. No i cóż, i tradycyjnie do następnego. Pa, pa!